Dawno, dawno temu jechałem samochodem przez przepiękną Kieleczczyznę. Zatrzymałem się, obejrzałem niezwykle piękny obiekt turystyczny. Wróciłem do samochodu, próbuję odpalić i wiecie co? Nie zgadniecie. Nie chcę zapalić. A że to było bardzo dawno temu, to zebrał się od razu tłum gapowiczów, którzy zaczęli doradzać różne rzeczy. Doradzali różne najgłupsze rzeczy, a mój samochód nie chciał zapalić. A z boku stał taki jeden wiejski głupek w czapeczce na bakier i co chwilę powtarzał: a ja wiem, co się stało. A ja wiem, co się stało. Wszyscy mówili do niego: odejdź, idioto, kretynie, nie wtrącaj się, jesteś za głupi. A on mówił: a ja wiem, co się stało. I jak już wszystkie pomysły mądrych ludzi się wyczerpały, to w końcu pytam się tego głupka: skoro wiesz, co się stało, to powiedz. A on mówi: a ja nie powiem za darmo, ja powiem za piwo. No cóż było robić, wyciągnąłem 3,50 na dobre piwo. Mówię: masz i powiedz. A on mówi: a ja wiem, co się stało. Mówię: no dobrze, powiedz, co się stało. Samochód się zepsuł. Kochani, i ta historia przypomina mi spotkanie pewnej pochwiczanki z ginekologiem. On wie, co się stało. Ona ma pochwicę.